Cześć! Dziś mam dla Was pendulum od Stonemaier Games, które zostało do mnie dosłane jako kopia recenzencka. Nie chciałam tej gry, ale przyszła i gramy. No i jak już mówiłam w moich pierwszych wrażeniach i w tym rozpudełkowaniu, że to pewnie nie jest do końca gra dla mnie, zobaczmy, czy się utwierdziłam w tym przekonaniu i również załączę opinię Mata na temat tej gry. Sprawdźmy. Pendulum od Stonemaier Games to jest worker placement. To jest gra, w której będziemy stawiali naszych pracowników na planszy, aby coś z tej planszy zyskać. Problem w tym, że wszystko dzieje się na czas. Mamy czarny timer, który ma 45 sekund, zielony, który ma 2 minuty i fioletowy, który ma 3. I te czasomierze nasze będą się po tej planszy trochę przemieszczać, żeby właśnie niektóre akcje nam udostępnić, a niektóre dla nas zablokować. Blokować również będziemy się przez właśnie stawianie naszych mepli na planszy, ponieważ jeżeli jest mały mepelek tutaj, tylko duży grande może iść i wykonać te akcje. Natomiast jeśli grande już stoi, tylko inny grande może tam dojść. Proste. Każdy z nas wciela się w rolę innego stworzenia i naszym celem jest przesunięcie znaczników tutaj na tę stronę planszy i przesunięcie ich jak najdalej. Osoba, która zrobi to najlepiej, wygrywa. To nie jest tak naprawdę wyścig. Bo to nie jest tak, że jeżeli ktoś przesunie te znaczniki, to wtedy gra się kończy. Nie, gra ma rundy, ale te rundy są mierzone właśnie tymi klepsydrami. I o co tutaj chodzi? Kładziemy naszych pracowników na planszy, żeby otrzymać różne rzeczy. Dostajemy pieniądze, dostajemy właśnie elementy, które przesuwamy po naszych planszetkach gracza i dostajemy głosy, czyli takie fioletowe kwadraty, które na końcu każdej rundy będą stanowiły o tym, ile dostajemy bonusów, czy to będzie karta, czy karta i jakieś tutaj nasze znaczniki, czy może karta i więcej takich znaczników. Także to jest tak naprawdę to, o co w tej grze głównie chodzi, czyli przesuwamy naszych pracowników po planszy, aby przesunąć nasze znaczniki. Mamy dodatkowo zasoby, mamy militaria, czyli te czerwone, mamy wiedzę, czyli te niebieskie i mamy złoto, czyli te złote. Mamy tutaj karty prowincji, które będziemy układali pod naszą planszetką gracza, które będą nam dawały dodatkowe bonusy, kiedy będziemy je aktywować. No i są oczywiście karty naszych celów, które po wykonaniu możemy albo dostać, albo przesunąć tutaj znacznik na naszej planszy, albo dostać bonus. Jeżeli nie przesunęliśmy tego znacznika tutaj, to, no to on jakby nie liczy się jako punkty na koniec gry. Także to i tak będziemy musieli w którymś momencie gry wykonać. Patrzcie, mniej niż 3 minuty. No i teraz o co tutaj chodzi, jak to wszystko działa, jak to wygląda wizualnie, jaka jest nasza opinia o tej grze. Wizualnie, jeżeli spojrzałam na pudełko, po pierwszym takim właśnie moim zakochaniu się w tym pudełku, ta gra troszeczkę mnie jakby zdołowała, bo pudełko wygląda na coś świeżego, na coś fajnego. Wydaje mi się, że ta gra będzie jakaś przygoda, będzie dużo, dużo tematu, a niestety tego tutaj nie ma. Nie czuję tego tematu w tej grze. To ma być walka o wpływy w królestwie, o to, kto zasiądzie na tym tronie, a tak naprawdę ta gra jest patrzeniem się w klepsydrę. Najpiękniejsze grafiki w tej grze są na tych kartach. I na każdej z tych kart, a jest ich sporo, jest inny obrazek, jest inna grafika w tle i one są naprawdę przecudne. Problem w tym, że nawet ich nie widzimy, bo te karty wsuwane są pod naszą planszę w ten sposób. Czyli widzimy tylko i wyłącznie kawałeczek tej grafiki, bo patrzymy głównie na te symbole. Także to, co jest w tejże najpiękniejsze, dla mnie schowane jest przez całą rozgrywkę. Buu. Jeśli chodzi o wykonanie elementów, no to mamy plastik. I tego plastiku jest dużo i ten plastik jest niefajny. Ja bardzo tego plastiku w grach Stonemaier nie lubię. Ja lubię drewniane elementy. Ja wiem, że to jest, do tego jest wyjaśnienie, że to jest wszystko, chodzi o recykling i tak dalej, ale one są po prostu niefajne. No mi się to nie podoba. Mają jeszcze cały czas te linie odłączenia się w formie, także nie podoba mi się zupełnie ten plastik. To jest nie moja sprawa. Jeżeli chodzi o te timery, to one są ładne, są dobrze zrobione. One się na początku zacinały, ale po kilku rozgrywkach już wszystko idzie płynnie. Także tutaj nie mam jakby większego problemu z tymi timerami.
One tutaj są głównym mechanizmem tej gry, tak naprawdę, bo trzeba patrzeć na to, kiedy jaki timer przesunąć, ale działają całkiem sprawnie właśnie po tych kilku pierwszych razach. Jeżeli chodzi o planszetki gracza, to one są wykonane z tego papieru ściernego, którego większość nie lubi, ale jeszcze nie przekonałam dlaczego, dlatego że tutaj u nas jest bardzo wilgotno i wszystkie małe planszetki gracza, które są wykonane z tektury, większość z nich się zagina, a te plansze się nie zaginają. I może tak, no nie są najlepsze w dotyku i są zrobione z tego papieru ściernego, że niby te elementy mają się nie ślizgać, no ale nie oszukujmy się. Wszystko z nich spadnie, jak się je przesunie. Nawet jakbym miała coś położyć i tak, to i tak się ślizga. Nie wiem, o co z tym chodzi, ale fajne jest to, że one się nie zaginają i mają zaokrąglone rogi, czyli się też nie będą łatwo niszczyć. Także to jest ok. Karty są live and finish, także Stoil ma jakiś swój tutaj taki próg, jeżeli właśnie chodzi o karty i te planszetki. Także graficznie i wykonanie jest ok. Mimo że wkurzają mnie te meble plastikowe, najpiękniejsze grafiki są schowane pod planszetkami, nie ma tragedii. Jeżeli chodzi o atmosferę przy stole, to jest taka. Jej za bardzo nie ma. Nie czuję zupełnie tematu tej gry. Fajnie, że jest historia opisana na całą stronę, instrukcji o tym, o co tutaj w tej grze ma chodzić i jak się mamy wczuć w te role, ale tak naprawdę koniec końców układamy pasjansa. Patrzymy na swoją planszetkę, skupiamy się tylko i wyłącznie na tym, o co nam na tej planszetce chodzi. I one są dwustronne, czyli mamy jakby podstawową wersję i zaawansowaną wersję. I od razu Wam powiem, że zaawansowana wersja nie jest trudniejsza od podstawowej, a daje Wam przy okazji jakiś cel, także zdecydowanie polecam Wam grać na właśnie zaawansowanej planszetce. No i skupiamy się na tej naszej planszy i gramy w tego naszego pasjansa. Musimy wiedzieć co, gdzie, kogo gdzie wysłać, żeby co dostać, żeby jakie karty zagrać. I przy tym wszystkim, przy tym natłoku właśnie własnych myśli, własnej jakby koncentracji tej naszej strategii, patrzymy potem na planszę i się okazuje, że nie możemy wykonać tych akcji, bo nasz przeciwnik zablokował te miejsca, w które chcemy iść. Także to takie planowanie naszej strategii jest trochę właśnie jakby pomieszane z takim zblokowaniem się na planszy, gdzie tak do końca to nie jest ich wina, że nas zablokowali, bo oni po prostu tam poszli wcześniej. To nie jest tak, że oni nam wbijają nóż, po prostu no, udało im się wcześniej wykonać te akcje. Tak samo jest właśnie z tymi timerami. Jeżeli mamy 45 sekund na podjęcie decyzji, wydawałoby się, że to nie jest długo, ale wtedy mamy tutaj inny timer, który już się kończy, czyli możemy wziąć naszego pracownika, jak on tylko się obróci, możemy wziąć pracownika i gdzieś go położyć, tylko gdzie? Czy my wiemy, co chcemy z nim zrobić? Mamy dwie opcje. Czy może pójść tutaj i wydać dwie monety, żeby dostać dwa znaczniki słońca, czy może pójść tutaj i wydać cztery militaria, ażeby dostać właśnie naszą prowincję, która da nam coś lepszego, jeśli potem pójdziemy tutaj. Mamy tych decyzji sporo, ale zanim je podejmiemy, czasami taki timer może się znów obrócić i wtedy się okaże, że ta decyzja została podjęta dla nas przez właśnie kogoś, kto obrócił taki timer, bo tutaj nie ma zasady, że obracamy go, kiedy tylko się skończy. Tu obracamy go, kiedy chcemy, jeżeli się skończył. Czyli jeżeli cały piasek się przesypie i my chcemy go obrócić, to wtedy go obracamy. To nie jest tak, że ścigamy się, bo ten piasek się przesypuje. To jest tylko i wyłącznie dla nas, jak dzwonek dla nauczyciela, że możemy wyjść z klasy, ale nie musimy. Jeżeli chodzi o tematykę tej gry, tak jak mówię, no to ma być walka o wpływy w tym Królestwie Dunia, chyba się nazywa, ale zupełnie tego nie czujemy. Tak, chcemy przesuwać te znaczniki na tych planszetkach, no i tak do końca gubimy się, po co to robimy. Nie, nawet ich nie nazywamy tymi nazwami, które one powinny mieć, po prostu jest to czerwony, żółty, niebieski znacznik. I jak chodzimy po tej planszy, też nie mówimy, a ja się wybiorę w wielką podróż tutaj, aby odkryć nową prowincję na mapie. Nie, ja po prostu idę tutaj, żeby wydać cztery czerwone, żeby dostać kartę. Także no to zupełnie tutaj to nie ma tej atmosfery przy tym stole. I co mnie bardzo, bardzo, bardzo wkurzyło w tej grze, to jest to, że przez to, że się skupiamy tak bardzo właśnie na tej swojej planszetce i chcemy ten nasz silnik zbudować, żeby on działał, żeby wiedzieć co i gdzie, kiedy wrzucić takie planowanie do przodu, spojrzymy potem na planszetkę przeciwnika, zupełnie mając pół sekundy, żeby to zrobić
i widzimy, że nie da rady, że nie możemy wygrać. Co mi się wydarzyło wczoraj nawet, jak graliśmy, gdzie moje znaczniki były gdzieś tutaj, miałam po 3 czy 4 z każdego, żeby je dopchnąć gdzieś tam do końca, a Mat miał po jednym czy po dwa. I już wiedziałam, że no, będzie mi dużo, dużo trudniej, żeby te znaczniki przepchnąć przez te granice. I jeżeli ich nie przepchnę, to nie wygram, a wystarczy wtedy, że on przepchnie jeden i wygra tę grę. Także dla mnie to jest takie to trochę pomieszanie z poplątanym, że skupiamy się jakby na własnej strategii i chcemy planować do przodu, ale zostają nam blokowane akcje zupełnie przypadkiem przez naszych przeciwników. Nie ma tutaj wbijania noża. Tak, czasami może ktoś ten timer przerzucić tylko dlatego, żeby mi jakąś akcję odebrać, że powiedzmy nie myślałam zbyt szybko i ktoś mi tutaj myślał, haha, straciłaś możliwość wykonywania tej akcji. Okej, okay, może tak się zdarzyć, ale to nie jest główny mechanizm tej gry. Także mi się wydaje, że to jest trochę tutaj pomieszane i może dlatego, że ta gra zupełnie do mnie nie przemawia, jeżeli o to chodzi. Może niektórym by się to spodobało, ale no, mi się to nie podoba. Jeżeli chodzi o czas i trudność tej gry, to ona nie jest trudna do nauczenia. Tych zasad nie ma dużo. Mimo, że ta instrukcja wydaje się dość obszerna, to ta gra jest łatwa do ogarnięcia. Ikony są bardzo czyste, bardzo jasne. I ta gra się toczy dość płynnie. Wiemy, o co w niej chodzi, wiemy, co chcemy zrobić. Ale kiedy rozstawimy naszych pracowników na planszy i nasze klepsydry tutaj się obrócą i ten czas płynie i w tym momencie nie mamy co robić. I nie wiem, czy to się zmienia przy większej liczbie graczy. My, tak jak ja to podkreślam, my graliśmy we dwójkę za każdym razem i nie wiem, czy to się zmieni przy większej liczbie graczy, czy nie, ale no niestety przy dwóch graczach ta gra się dłuży i zostaje na stole dłużej, niż, jest na stole dłużej, niż byśmy tego chcieli. I to jest dla mnie kwintesencja tego, o czym było lśnienie. All work and no play makes Jack a dull boy. Jeżeli jest tyle pracy, to jest jak praca. To jest twoja zmiana, to są twoje deadline'y, to jest twój szef, który siedzi i stuka się w zegarek i to są twoje decyzje do podjęcia, które są ważne, bo to nie jest byle jaka decyzja. To chodzi o to, czy ja muszę tutaj zainwestować te 3 minuty i zablokować tego gościa na 3 minuty, żeby on mi dał coś super dobrego, czy może lepiej latać nim po tych mniejszych akcjach i mieć go z powrotem szybciej, ale nie dostać aż tyle i może to nie jest aż tak nam potrzebne w tej chwili. Także są tutaj są decyzje do podjęcia, tylko po prostu wydaje mi się, że ta presja, nawet nie tych klepsyd, bo to nie one wyznaczają ten czas, jest taka, że czy ja, jeżeli ja, ojeju, on tam stoi i może on zaraz tę klepsydrę przesunie, więc ja szybko muszę, i mi się nie udało. I ktoś przesunął tę klepsydrę i mi się nie udało. Także to są jakby dwie gry, gra na czas, z grą z euro, w której trzeba planować i one są połączone, ale nie wiem, czy one do końca się zazębiają. Matowi się ta gra nawet podoba. My zrobiliśmy po angielsku ranking wszystkich gier Stone My Games, bo jest 10 gier, także zrobiliśmy ranking i u mnie to jest miejsce 10. U Mata z kolei to jest na miejscu bodaj 6. Także jemu się ta gra podoba, bo on lubi to planowanie do przodu, ale no też zgadza się z tym, że to planowanie może być przerwane bardzo niefajnie przez kogoś blokującego miejsce, który nawet tego miejsca nie chciał nam zablokować, bo to nie jest gra, gdzie będziemy sobie aktywnie przeszkadzać. To jest gra, gdzie przeszkadzamy sobie przypadkiem i to jest chyba jeszcze gorsze niż aktywne sobie wbijanie noża i rzucanie kłód. Także ja Pendulum nie chcę grać. U mnie ta gra nie zostanie na półce. Mat w nią zagra, jeżeli ktoś zaproponuje, ale to też nie jest jego ulubiona gra. Także niestety nas to nie zachwyciło. Jeżeli to jest coś, co Wam się spodoba, ok, bo to może po prostu nie jest gra dla nas, ale moim zdaniem ta gra została trochę wydana na wyrost. Nie wiem, wydaje mi się, że ona jest. Jakby jest świetny pomysł na coś takiego, bo to jest bardzo świeży pomysł, którego jeszcze nigdzie nie widziałam. Świetna tematyka, która też jest bardzo oryginalna, bardzo świeża, ale niestety ta gra wydaje się bardzo nudna, bardzo mechaniczna i czuję się, jakbym po prostu siedziała w pracy. I to takiej niefajnej pracy.
I to by było na tyle. Dzisiaj mam na sobie koszulkę właśnie od Stone My Games, która tutaj ma trzy kolejne gry, które będą się pojawiały od nich. Także to są, to jest wszystkie 10 gier, które wyszły do tej pory i tę koszulkę kupiłam jeszcze zanim Pendulum wyszło, bo to jest właśnie symbol Pendulum. Także mamy trzy kolejne symbole, mamy piramidę, mamy kompas i mamy coś, co wygląda jak taka peleryna. Także zgadujcie, co by to mogło być, jakie są kolejne trzy gry, które Stone My wyda. A ode mnie to by było na tyle. Na razie.